Dobra, uwaga, Solony wjeżdża pod góreczkę. Przyczep się. Woo! O! Poszedł w niebo! Pana to. Co? Tym można grać jak piłką? Jedziesz! Czyli no! No dawaj, trzy, cztery. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania nowych przedmiotów. Jest dzisiaj ze mną Szalonuwer, witam cię bardzo serdecznie. Witam również ciebie. I będziemy testowali nowy pojazd, który nazywa się Kulojazd. Jest to taka maszynka, w której możemy się przemieszczać. Ej, to jest ukradzione żywcem z Jurassic World. Jeżeli dobrze mówię, zostawcie łapeczkę w górę. Patrz, gościu, klikasz i się przyciągasz. Ej, ale myślałem, że to będzie jakoś tak szybsza. Bardziej przyciągało. Czekaj, zobaczmy. Wespnijmy się wyżej, o co tu chodzi. No, kurde. Ale tu można podjechać pod każdą górę chyba, bez tego przyciągania, zobacz. Tak, ale wiesz co jest dobre? Że nie ma ograniczonej amunicji w tym graplerze. W tym pojeździe. Dlatego może on dlatego jest wolniejszy. Czekaj. Lecimy w dół. Zobaczymy, czy pęknie. Nie. Nic się nam nie dzieje. No to ładnie. No to ładnie. Dobra, a... A, tak, to zniszczysz go. Ale czekaj, jak ty jesteś w mojej drużynie, to nie mogę ci zniszczyć. Najgorzej. Ale zniszczyłeś. Dobra. Mój kulojazd został zniszczony. Moi drodzy, mało tego. Kolejna nowość, która została wprowadzona wraz z dzisiejszą aktualizacją jest taka, że AK, złote i fioletowe zostało wycofane. Nie ma, jest tylko niebieskie z tego, co widzimy. Z pewnością było za mocno OP. No trudno, trudno. Ja i tak osobiście z AK nie lubiłem strzelać. Co wy o tym sądzicie, też dajcie znać w komentarzu. Mało tego, prawdopodobnie niedługo zostanie dodany nowy starter pack. Taki tutaj, jak właśnie wam się wyświetla. A ja mam dla was bardzo fajną propozycję. Jeżeli chcecie wygrać taki starter pack, kiedy on się od razu pojawi w grze, to napiszcie w sekcji komentarzy: biorę udział w konkursie. A ja spośród komentarzy wylosuję jedną osobę. Przypominam, że konkurs jest tylko dla wspierających, czyli musi być wpisany kodik w sklepie Gaming with Farel. I coś mi się wydaje, że jak będzie ten starter pack na przykład przez tydzień dostępny w sklepie, będziemy codziennie starter packi jakieś albo na Instagramie, albo pod nowymi odcinkami po kilka sztuk dziennie rozdawali. Mi się wydaje, że będzie spoko opcja, wy mnie wspieracie, ja wam również oddaję starter paki. To co, Szalony, masz jakiś pomysł, żeby... Czekaj, na początku zróbmy, wybierzmy drużynę. Jakiś pomysł, żeby przetestować, co tu zrobić? Boogie bomba weźmy. Zobaczmy, czy możesz tańczyć w tym czymś. Nie da się. To poczekaj, ja już to sprawdzę. Jedziesz, tak? Aha, że tak, no. Rzucamy boogie bomba. Aha, dobra. Czyli jeżeli chcecie kogoś wysadzić z tego autka, wystarczy rzucić boogie bombę. Dobra, poczekaj, teraz mi się kolorowy. No tak, to na pewno pęknie. Nie no, myślę, że nie pęknie. Ale wiesz co? Musiałbym być w twojej drużynie, żeby on nie pękł. Dobra. Tak to pęknie. No tam 4-5 wytrzymało. Ale była zadyma. Dobra, mordo, wskakuj teraz do mnie do drużyny i zrobimy to troszeczkę inaczej. Okej. Okay. Okleimy cię 4 stakami po 6, wiesz? Czyli fulla damy. I może ty byś na przykład się jakoś, nie wiem, rozpędził tym. Postaraj się na tą górkę tu naprzeciwko wjechać. Dobra, jedź. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, Szalony jedzie. Zaraz będziemy detonowali, uwaga, rozpędza się. Nie, no jakoś tak słabo się rozpędził. Nie da się tym. Dobra, a spróbuj się jeszcze raz rozpędzić. Wjechać pod tę górkę. Dobra, uwaga, Szalony wjeżdża pod góreczkę. Przyczep się. O! Poszedł w niebo! Wyrzuciło mnie. Aż poza strefę. Wow, patrzcie, ta kulka spada. Okej. Okay. Dobra, to był fajny test. Teraz chcę zrobić to samo, tylko ja będę w środku. Moi drodzy, znalazłem coś takiego. Aż zaczął joystick szczekać. Cel do zniszczenia. Zniszcz obiekt przeciwnika, by wygrać minigrę. Aha, czyli patrzcie, do trybu kreatywnego dodali takie oto rzeczy, czyli team hamburgerek i team
pomidorek. To chyba jest też do Bedwarsów. Te łóżko, patrz, to jest do Bedwarsów. Cel do zniszczenia. Widzisz? To są cele do zniszczenia, na przykład masz satelitę i musimy im zniszczyć satelitę, wtedy wygrywamy grę, tak samo z pomidorkiem. Ale to był jakiś taki tryb, nie? Ej, przekozackie, przekozackie, więc z pewnością na kanale pojawi się wiele nowych trybów związanych z tym oto elementami. Moi drodzy, zapomniałem wam powiedzieć, że ten skin, który mam teraz na sobie, to jest elitarna agentka, dostała możliwość edycji skinu, czyli kominiarkę może ściągnąć. Ej, spoko, spoko. Ja się ładuję do góry. Masz ile staków założyłeś mi? 4. Dobra, uwaga, szalone, ci powiem kiedy detonuj. Dobra, dobra. Jedziesz! Czy no! Bo jak poszedł! Gdzie ta kulka? Gdzie ta kulka? Ej, gdyby to nie był tryb kreatywny, to byśmy dalej pofunęli, ale ogólnie spoko. Fajnie by było to zrobić w realnej gierce, ale bym chyba został, rozwaliłoby po prostu mi to pojazd, jakbym był razem z tą drużynie. Dobra, weź wsiądź jeszcze do tego pojazdu, jak możesz. Sprawdźmy sobie tak, czy śmierdziele biją, czy to cię odbije. Ale jestem w innej drużynie. Co zrobi dynamit, jakbym rzucił pomidorka. Okej, na początku sprawdźmy, czy możemy takim granatem cię wywalić. Aha, jasne. Super. Jasne. Kulkę po prostu tylko podrzuci i nic się więcej nie stanie. A gdyby były jeszcze w grze pany bałwanki? Pane bałwanki się odbijają. Dobra. Jakbym podłożył dynamit, czy by rozwalił? Pękła? Chyba nawet HP mi nie zadało. Nawet chyba nie zadało ci HP. Co on jest? Czekaj, dobra. Powtórzmy test. O! No, coś wow. Tego ruszyło się. Ale ledwo, ledwo. Wow, ty! Widziałeś to? Jak ci skillofa odbija? No, 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 widziałem. Czekaj, patrz. Czekaj, czekaj. Pana to. Co? Tym można grać jak piłką? Ej, przecież to będzie teda taka rama, jak ktoś będzie tym jechał, ty gowalnie skillofa wyleci za mapę. Ej, czekaj, a postawię tu. No, wsiądź. Ej, uderz teraz. Ej, no, to jest przesada. Ty możesz mnie rozjechać! Dawaj, rozjedź mnie! No nie, no tak. Ej, idealny timing to był. Co? No. Ej, co? Aha, patrz! Ping-pong! Ping-pong! Ej, the best of the best. Dobra, mordo, sprawdźmy teraz śmierdziel, czy zadziała. Nie. Kulka jest szczelna, czyli śmierdziel też nie zadziała. Ej, to jest coś niebywałego dla mnie. Launchpad. Najedź mi mordo tutaj na launchpad. Dobra. Tak. Beka. Ja to nie mam pytań. Poczekaj, a wysiądę z tego podczas skoku. Dobra. No okej. Okay. A czy to jest plac zabaw, więc wiesz. Znaczy kreatywny, to powinieneś móc. Nie mogę podjechać. No niby tak, ale... No ciekawe, to jest właśnie ciekawe, tego nie zbadamy jednak, niestety. Ej, słabo odbija, myślałem, że będzie mocniej się odbijało, jako kulkę. Dobra, niestety to też nie działa. Teraz może szalony przetestujemy... A jak w świerpakie bym jeszcze strzelił, czy mnie odbije? No właśnie. Nie, tylko zniszczy kulkę. Zniszczyło tylko kulkę, no. Możesz się leczyć podczas jazdy tym pojazdem? Pokaż. Poczekaj. W uśmie. Nie, 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 bo kiedy ciskamy leczenie, włącza się grappler. No dobra. Boomboxik, jakby był w grze. Co zrobi z pojazdem? Zobacz, możesz... Podskakuje po prostu kulka. Zobacz, a możesz ustawić tą... A, jak mnie odbija. Wow! Można ustawić ten odbijacz. Moc, tak? Odbijacza? Aha, no, jest, faktycznie. Moc odbijacza można ustawić, to nie wiedziałem o tym. Coś jeszcze mam ciekawego. Leczyć nie możemy się. Balona? Nie no, balon przecież nic nam nie da. O, patrz, balony odpalam i wchodzę do środka. Aha, nie. Dobra, balony się puszczają. Puszczają się. Coś jeszcze? Porta forta na głowę, jakbym mu założył. No i dobra, i zróbmy teraz tak. No tutaj leży tak o. Aha.
Jak najadę na opony, to co? Patrz, no opony nie działa, opony nie odbijają. Myślałem, że oponki odbijają. A może jakbym tak wjechał, czy? A nie, tak się zmieszczę. Opony nie odbijają. Dobra. Ubierzmy krzaczek. Patrz, jak teraz na głowę zakłada, widziałeś to? No, jak ubiera. Tak nie było, nie? Nie. O, możesz krzaczkiem. Można krzaczkiem jeździć, ej. Super. To, że masz dodatkową osłonę od kulki, to jeszcze od krzaczka. Tak. To jest najważniejsze, że krzaczek nas osłania. Szalone, wiesz co, z czym chciałem sprawdzić? Co się dzieje, jak zamrożesz nóżkę? Weź, wejdź do środka, czy cię zamrozi, czy nie? Ej, nie to. Czekaj. Masz ej, zamrożone to, nogi? No. Nogi mrozi. Jechać mogę dalej. Jechać dalej możesz. Obłożymy sobie C4 teraz. Ja tobie, ty mi. I no. Postaramy się nawzajem wysadzić. Czy można zdecydować C4? Kiedy jesteśmy w tym pojeździe, prawym przyciskiem myszy. No dobra, wskakuj ty do tego, ja do tego. To co, no. Na 3-4? No dawaj, 3-4. Nie działają, nie działają, kurczę. To ja cię pierwszy mordo wystrzelę. Arrivederci! O nie! Sam się zabił, Roma. Gdzie ty jesteś, szalony? A, minęliśmy się w powietrzu, dobra. To co, jakimś taki... zróbmy jeszcze, wiesz co? Obłóżmy tak kulkę z 10 stakami po 6, będzie spoko. Okej, moi drodzy, nałożyłem tutaj chyba z 10 staków po 6, aż się zaczęła grafika bugować i jedna drugą, że tak powiem, niszczyła. Mam nadzieję, że wszystkie zaliczyło. Szalony, ja zapraszam cię tutaj do tej kuleczki. To mógłbyś jeszcze kawałeczek odjechać wybuchową kulką. To co, szalony? Łap się tego Forta Porta, ja cię detonuję. Poszedł! Poza mapę, wariacik. Poza mapę, nie wyrzuciło z pojazdu. No, szkoda. Ej, naprawdę żałuję, że tu jest ograniczenie, ale gdzieś uciekła mi kulka, szalony. No ja może ją zdetonuję, będziemy wiedzieli, gdzie ona się. Dobra, to ją zdetonuj. Nic, nie ma. No nic, niestety się, moi drodzy, zbugowało. Mam nadzieję, że taki teścik wam się podobał, że tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Fajnie było, jakbyście chociaż takie 5000 łapek pod tym odcinkiem zostawili. Ja dziękuję tobie, szalony, za pomoc w nagrywaniu tego odcinka. O, ukłony, tak, ukłony. Chciałem dojść po mojej stronie. Luzio. Przypominam, żebyście wspierali z kodem Gaming with Farel, jeżeli chcecie wygrać nowy starter pack, który niedługo się z pewnością pojawi. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Yo!